Także dzisiaj mamy kolejny dzień, piątek, 5 lipca bodajże. Wczoraj byliśmy na przeglądach tutaj z przyczepami i John Deere z turem. 8 plus kolejne dwie przyczepy. Nie nagrałem, bo zapomniałem wziąć kamery, także wczoraj też popadało, także dzisiaj nici z koszenia. Tak jak mówię, dalej czeka na nas około 6 hektarów jęczmienia do ścięcia. Chodź tutaj, chodź, idziemy na górę, chodź, dawaj. Abiś, chodź! Kombajn czeka, ładowarka czeka. W ładowarce mamy do wymiany pasek klinowy od wiskozy, ale jak będziemy kosić, to nie ma co tego ruszać, bo jak ją rozbierzemy, to na 2 dni będzie uziemiona. Bo jeszcze, żeby pasek wymienić, trzeba odkręcić przegub łączący pompy hydrauliczne z silnikiem. Inaczej nie wyjmiemy paska. A nie wiem, w jakiej kondycji jest ten przegub. Jak się odkręci i się okaże, że on jest do wymiany, no to w serwisie z chłopakami jestem umówiony, że po prostu jak to zrobię z rana i zamówię, to na drugi dzień będę miał to. To się to złoży już nowe, wsadzi, żeby tam już nie zaglądać. I ciekawe, czy jeszcze dali dobry pasek, bo pasek już mam. A dzisiaj jest plan taki, znaczy przynajmniej na tą chwilę, iść na magazyn, tam z grubsza pozbierać resztki, które zostały, weźmiemy jeszcze miotłę, przygotować na magazyn tam na górę, bo tam na pewno zboża jarę będziemy sypać. A jarek w tym roku mamy, tak jak oglądacie filmy, co niektórzy śledzą, to nam doszło dość sporo pola i to wszystko żeśmy obsiewali zbożem jarym, czyli mamy około 18 hektarów pszenicy jarej do skoszenia i 18, więcej, 21 gdzieś hektarów jęczmienia jarego. Jak na razie rokuje to nieźle, bo u nas jak widać co chwilę dopada, dopadywuje, cały czas to rośnie, ma się dobrze, także nic tylko się cieszyć, a w kolejnej części dnia pojedziemy chyba w buraki wyrywać pędy nasienne. Także mówię, no to jest taki plan dnia. No, co robisz, gupolu? O, co za pies, no. Habziu! Pomagier. Jeden pomagier pojechał do babci. Chodź, gupolu. Że jesteśmy na strychu, musimy pozbierać to dziadostwo. Tutaj jakieś tam resztki grochu. Pozamiatać całą tu płaszczyznę. Przygotować pod magazynowanie grochu, jęczmienia jarego i pszenicy jarej. Także, bo to musi być skitrane, bo to się może przydać. Także widzimy się później. Wszystkich kolejnego dnia. Tam wczoraj żeśmy magazyn posprzątali. Nie nagrywałem już. Wieczorem jeszcze żeśmy wyrwali pędy nasienne w burakach. Przyszli chłopaki do pomocy. Ogarnęliśmy 12 hektarów na razie. A dzisiaj mamy sobotę. Ładnie słoneczko wieje, suszarka chodzi. Także ruszyliśmy dokosić ten jęczmień, a po niedzieli może ruszymy z rzepakiem śniejsze odmiany. Także jęczmień dzisiaj ma 13% wilgotności na naszym mierniku, aczkolwiek to się może mylić troszeczkę. Takie ujęcia. Mamy podgarnięte. Lecimy do kombajnu pomału. Także ciśniemy dalej. Jęczmień mierzony, wilgotność. Jakąś poprzednią przyczepę to wychodziło około 13%, 13,5%. Kurzy się, wiaterek wieje, słoneczko świeci, warunki super. Tak jak wspominałem wcześniej, w poniedziałek może będziemy zaczynać rzepak. Tam mamy jedną odmianę już taką na tyle w miarę dojrzałą, że jakieś tam próby może będą podjęte. Także tu stoi jeden traktor, tam drugi jedzie, będą w biegu sypać. Kurzy się jak. Także kolejna przyczepa. Tutaj trochę lepiej niż na pierwszym filmiku. A jeszcze wam powiem, że z odwrata z pola mamy średnią policzoną, bo pojechało do Żyda i ode mnie z pierwszego pola. Czyli na tamtym pierwszym polu szału nie było, to drugie pole troszeczkę średnią podbiło, ale 5 ton nie przekroczyło, wyszło tam w granicach 4,9. U brata trochę lepiej, koło 8 się zakręciło. No tu będzie chyba jeszcze lepiej, tak? No ale na tym polu tutaj nie widać suszy, która była tam przez 3 tygodnie ani kropli w maju. Także dobra, jedziemy. Mieści się? Słyszysz, jak napierdzie na przód, jak hamujesz? Bo napęd załączę. Sam? Tak, jak hamujesz, to ci napęd włączę. Galareta jest, nie? Muszę ściągać trochę, tak? Nie, 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 nie,
mogę gorąco polecić wszystkim te dzioby tutaj, co żeśmy kupili na OLX-ie za 500 zł. Bardzo fajną robotę robią. Nie trzeba ich składać na przejazdy. Także zostało tyle jęczmienia ozimego na ten sezon do skoszenia i jak dobrze pójdzie, to w poniedziałek będziemy zaczynać duże żniwa od rzepaku. Ostatnie lata były u nas tak, że rzepaku żeśmy nie ruszali, wycinaliśmy pszenicę, ewentualnie później w sumie rok ubiegły to był taki specyficzny, że żeśmy się przepinali. Ten stół chyba ze 3 razy żeśmy podpinali. Najpierw trochę pszenicy było koszone, później trochę rzepaku, później znowu pszenica, znowu rzepak i tak to wyglądało. Ojej, co tu jest? Tutaj coś mieszka. W biegu. Końcówka. Koniec. Ciężarki od Ciapka w John Deere. Reżyser kina akcji jest w robocie. I koniec. I co? Weekend, sobota. Po jęczmieniu został tylko kurz. Także małe żniwa dobiegły końca, także od poniedziałku myślę będziemy atakować rzepaki. Końcówka, chyba na tym polu najlepiej, ale tak jak mówiłem, że na tym polu nie było problemu z wodą, to jest każda ścieżka rozbruta. Także lecimy już na podwórko z ostatnią przyczepą jęczmienia ozimego. Także tak jak wspominałem wcześniej, małe żniwa zakończone, no, zawsze jest jakiś tam niedosyt. Będziecie pisać w komentarzach pewnie, że znowu narzeka, znowu wam mało, jako rolnik zawsze mogło być lepiej, nie? Ale ważne, że skoszone, sprzedane tutaj u nas na Pomorzu, ceny chyba bez tragedii. Tam w innych częściach kraju nie dość, że namłotu nie ma, to jeszcze cena porażka, także akurat my tu mamy taką lokalizację, że mamy blisko port, blisko do Niemiec, że te ceny zawsze troszeczkę lepsze. No i co? Idziemy na plac, także widzimy się w kolejnym odcinku. W tygodniu może coś się uda nagrać i wrzucić. Także trzymajcie się ciepło i zapraszam do oglądania. Śledźcie kanał. Wszystkiego dobrego. Jakie kombajny.